Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich Państwa z Lublina. Europosłowie w Brukseli i Strasburgu się rozsierdzili, głównie ci liberalni, zieloni i socjaliści. Innymi natomiast targały tak zwane mieszane uczucia. Wszystko za sprawą nowo wybranej szefowej Komisji Europejskiej, Urzury von der Leyen. Podzieliła ona bowiem kompetencje, czyli teki, między dwudziestu kilku kandydatów na komisarzy, wśród których znalazł się Grek, Margarita Sinas. i bynajmniej nie poszło tu o jego osobę. Do niedawna był on przecież głównym rzecznikiem Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera. Lecz o nazwę jego teki brzmi ona Ochrona naszego europejskiego stylu życia. Co więcej, ten sam grecki komisarz ma odpowiadać za migrację, bezpieczeństwo i edukację. Zestawienie problemu migracji z ochroną europejskiego stylu życia dla lewicowo liberalnych polityków miało stanowić aż nadto czytelny dowód, że nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej wpisuje się w retorykę premiera Węgier Viktora Orbana, a jeden z nich nazwał to nawet „absolutnym skandalem”. Twierdził, że takie podejście oznacza przyjęcie skrajnie prawicowego poglądu, że migracja zagraża europejskiemu stylowi życia. Na nic zdały się tłumaczenia, że von der Leyen pod pojęciem europejskiego stylu życia rozumie zapisane w traktatach takie wartości jak wolność, równość, demokracja, poszanowanie godności człowieka. Stosowny zapis znajduje się w artykule drugim Traktatu o Unii Europejskiej, gdzie mowa jest o niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności, równości kobiet i mężczyzn etc. W następnym artykule trzecim czytamy, że celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów. Ach, ktoż by się pod tym nie podpisał? Wielokrotnie zwracałem uwagę na fakt, że wiele zapisów umieszczonych w traktatach, zwłaszcza dotyczących spraw rudymentarnych, podstawowych, ma charakter ogólny, nieprecyzyjny, niejasny i że tę niejasność podniesiono do rangi zasady. Na przykład nie jest do końca jasne, jakie kraje mogą być przyjęte jako pełnoprawni członkowie do Unii Europejskiej. Okazuje się, że decydującym nie jest kryterium geograficzne. Pamiętam dyskusję w Parlamencie Europejskim dotyczące akcesji Turcji do Unii Europejskiej. Na argumentację, że 97% terytorium tego kraju leży w Azji, tak zwani szczerzy Europejczycy odpowiadali, że to nieważne. Najważniejszym jest, czy dany kraj spełnia unijne kryteria i uznaje te niedoprecyzowane wartości europejskie. W odpowiedzi na to grupa brytyjskich europosłów złożyła wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej stanu Nowy Jork, gdyż spełnia jej kryteria. Słowem żyją po unijnemu, czyli po europejsku. Warto sięgnąć po argumentację obecnej przewodniczącej Komisji Europejskiej, która broniąc teki nazwanej Ochrona naszego europejskiego stylu życia mówi. Powinniśmy być dumni z naszego europejskiego stylu życia we wszystkich jego formach i wymiarach i musimy go stale zachowywać, chronić i kultywować. Koniec cytatu. Dla von der Leyen oznacza to budowę Unii Równości, w której wszyscy mamy te same możliwości, zapewnienie świadomości, poczucia bezpieczeństwa w naszych domach na naszych ulicach itd. itd. Czyli nadal ogólnikowy, w większości socjalistyczny, Koncert życzeń. Całkowicie pomija chrześcijaństwo oraz styl życia, które ono w Europie ze sobą niesie. Przy okazji von der Leyen zarzuciła tzw. populistom, że chcą Unię zdestabilizować od wewnątrz i wyraziła przekonanie, że uda się nie pozwolić im, aby te siły przywłaszczyły sobie definicję stylu życia europejskiego, wynaturzając ją koniec cytatu. Tak się składa, że znałem wielu europosłów z Niemiec, Francji, Włoch, Polski, Finlandii oraz innych krajów, w którym przyklejano etykiety populistów. Domagali się oni poszanowania życia dzieci nienarodzonych i już urodzonych. Przeciwstawiali się zabijaniu ludzi starszych, chorych, tzw. eutanazji, opowiadali się za tradycyjną rodziną, a sprzeciwiali promocji związków jednopłciowych. Domagali się wpisania do najważniejszych dokumentów Unii Europejskiej, że Europa ma korzenie chrześcijańskie najwyraźniej dla nowej szefowej Komisji Europejskiej i ją popierających to cytuję wynaturzenie, czyli wypaczenie ich europejskiego stylu życia. Z punktu widzenia euroentuzjastów i eurofanatyków Ursula von der Leyen popełniła błąd. Ustanawiając komisarza do ochrony naszego europejskiego stylu życia, dała do zrozumienia, że mogą być też inne style, na przykład Azjatycki styl życia, afrykański styl życia. A jeśli tak, to automatycznie powstaje pytanie, czym one się różnią. W odpowiedzi nie da się już pominąć chrześcijaństwa, stanowiącego podstawę prawdziwej Europy. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże!